Ojej, coś to za groch w tym roku, ojej. Tak, moja te kluniu. Cała wieś o tym trąbi. Cała wieś. A ty, Anielka, uszy po sobie i nic. Jakże tak? Co tam się dziwić? Pan Bóg dał ludziom mowę, to se pletą koszały opały. Mm. Czy to te, Klusiu, nie wiecie, jak to jest? I ty mnie nie ucz. Wiem ja dobrze, co się święci. Wiem, ja wiem. Borkowa też wie. A pewnie, że wiem. Ja ci powiem, Anielka, żebym cię tak z miejsca nie ruszyła, że niedługo i cała okolica zacznie trąbić. A niech się roznosi. Niech ludzie wiedzą, co się w tych naszych kochanych jezioranach wyprawia. Niech wiedzą. Józefie święty. Najgorzej to, kiedy jeden kichnie, a 10 krzyczy na zdrowie. Jej to na zdrowie nie wyjdzie. O nie. Żeby tam się nie wiem, kto za nią stawał. O, ty Klusia, moja doktorka, Borkowa. Jak się macie, baby? Ja zgocecie jak te czarne wrony na Ozimina, ażem się obudził. No jest to, co ja zgotać. Jest, bez obrazy boskiej. No, a niby co takiego? Jak to, nic nie słyszeliście, Mateuszu? Całe jeziorany aż się gotują od tego. Ano, słyszeć słyszałem. Czemu to miałem nie słyszeć? No... A o co to się tam rozeszło? O co? A o co, jak nie o tę przemądrzałą pannę Bronię? No przecież zdrowa. Odpukać w nieheblowaną deskę. No samym ją niedawno widzę. Ojciec to zawsze jak zawraca, to aż spod samego lasu. Pomógłby mi ojciec lepiej ten groch przebrać. Robaczywe to, że jej. Niech no dziadę no coś. Taki już rok. Robactwo i w owocu, i w grochu. No, a w grzybach to mało tego było. No, a z nauczycielką to co się tam tak przytrafiło? Gadaj, Borkowa, gadaj! Prawdy nie ma co chować pod ławę. Trzeba rozpowiadać na każdym kroku, żeby nie przyschło. No. Ano więc było to tak. Wicie, Mateuszu, wraca ta moja mała prosto ze szkoły i beczy. Rzewnymi łzami płacze, aż mnie coś kolnęło pod sercem. I miało co kolnąć, miało. Co beczysz, pytam, zbił cię kto, a możeś rachunków nie umiała? Gadaj, co się marzysz? A u niej te łzy... No wicie, kochane ludzie, jak ten grad we żniwa, ażem się sama popłakała. Zawsze miętka byłaś, Judziu. To nie dziwota. No, ty byś była twarda, żeby ci się tak dziecko spłakało. No i co się tam tak rozeszło? Co, pies ją pogryzł? Gorzej jak pies. A ta moja Henia powiada, bo to stopień dostałam. Pani na lekcji przyrody mnie pytała, skąd się człowiek wziął na ziemi. Co? No to moja Henia odpowiedziała, że go z gliny Pan Bóg ulepił. A ta klimkówna na to, że Henia nie umie lekcji z tamtego tygodnia. A co to tam było? No to ja dalej ją dopytywać. I wiecie, co wyszło? No. Czego ich tam uczą? Że człowiek od... małpy się wywodzi. Ażem zdębiała. Co tak? Od małpy? Przeżegnaj mi się, dziecko. Czekaj, Józefka. Możem się przesłyszał. To niby jaki człowiek? Choćby i wy, dziadku. No w imię ojca i syna, przecież stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Coś ty, czarownico... Z czortem piwo ważyłaś, czy co? Dałby ojciec spokój. No, stary to i wszystko mu dziwne. Aż się dziad zaczął. Widzicie wy, moi kochani? Nie dziwota. Bo kto to widział, żeby człowieka do małpy równać?
To my w te pędy, te Klusia Kozłowska, Szafrańska i ja, prosto do kierownika i mówimy co i jak. Że kto to widział, żeby takie rzeczy dzieciom opowiadać? Żeby równać małpę z człowiekiem i chrześcijaninem? No, tego bym się nie spodziewał, panie Jonie. Kto tam wie, jak tam było naprawdę, no. Czy to dziecko nie dodał od siebie? Dodał. Przecież sam kierownik potwierdził. Ano, potwierdził. No niby co potwierdził? No, że to taki program nauki, że to niby dzieci muszą się uczyć tej tam, no jakże to... No tej przyrody. Co to? Nie słyszałaś, Józefko? A my kierownikowi powiadamy. Będziem pisać do powiatu, nie chutrą tej pannie broni nos, a tej przyrody to my o niej słyszeć nie chcemy. No widzicie, moi ludzie, co to się na tym świecie wyprawia? Człowieka z małpą równają, no. Cyrk chcą robić z tego świata. Mądre ludzie powiadali, bezpiecznie myszy biegają, kiedy kota w domu nie mają. No ale my tej miastowej pannie poszukamy kota. Odechce się i tego, i owego, i o tamtym zapomni. Dzień dobry. Aha, co to, sejm babski jakiś, czy co? Jak ujrzałem przez okno kumę Kozłowską, to myślę, no. Pewnie znów coś tam dziadkowi w boku skrzypi. A buty dobrze wytarły. No. O ile te chłopaki błota nanoszą, a ty cięgiem no sprzątaj. Och, jak ta Jancia była, to zawsze ulgę miałam. A dobrze, żeś przyszedł. W samą porę. Nie ucieszy się, on nie ucieszy. No, a co tam znowu się urodziło, co? Ze skargą przyślim. To na swego chłopa. Leszczyny tyle nasadził jak w lesie, a wy jeszcze... Nie o to idzie. O, trzeba tu podpisać. O! Ten papier. Cała wieś się dołoży. Ho-ho! A co to? Skarga do powiatu? A o co to? O co, że co? Człowiek wywodzi się od małpy? Obywatelkę Klinkówny zabrać stąd? Aha. Przyrody nie uczyć? A co to im do łba strzeliło? No zawsze mówiłem, psia krew, no. Zawsze mówiłem, że każda wieś ma swojego wariata. Bo to tak mi ja myślał. Nie, co tam dziadek myślał? A wie dziadek, co ja myślę? Ano, tak jakbym wiedział. A że tym papierkiem to można... I jakbym nie wiedział. Co tam wam będę mówił? Zabierajcie go i ani mi w głowie podpisy. Nie wal tak po stole, no, bo mi groch przecie rozsypie. Nie podpiszesz naszej skargi? Nie podpiszesz? A nie widzisz, ile tu ojców i matek się podpisało? Tak. I literami, i krzyżami świętymi. Jak to umiał, jak to potrafił. Ale każdy podpisał. I jeszcze podpiszę. Ktoś baję puścił, aby zaraz na skargę. I to do samego powiatu. Oj, co się Stepek siepie, no. Jak to się okaże zmyślone, to i tak prawda zawsze wyjdzie na wierzch. No nie, no. Już oni wiedzą, czego uczą lepiej niż wy. Wstyd, moi ludzie, wstyd. To ja dzieci nie mam i podpisałam. A ten brata ma w szkole dzieciaka jeszcze, co go tumanią. I widzisz, kogo broni. Trzeba Boga w sercu nie mieć, żeby się od podpisu wymawiać. No te Klusiu... Steklusiu, no tak mówić nie można. No ja, jakżeż to Stefek Boga w sercu nie miałby? Raz go w kościele widziałam, ale się nie modlił, jeno stał. Tak, przy burakach się namodliłem, aż mi gard był. A pewnie, że się narobił. No to prawda, to prawda. I skargi na nauczycielkę nie podpiszę. A w powiecie to tylko się z was naśmieją. A niby to dlaczego mają się naśmiewać? Że o swoje stoimy? Prawdy dochodzimy? Jakie tam prawdy. Wybrały się baby na raki. Jak nam powiat odmówi, to prosto do chłopskiej drogi pisze. A jak tam kota ogonem wykręcą, to do przyjaciółki. Do przyjaciółki, tak. Tam tylko na was czekają. Jak tak,
to do samego księdza biskupa się udamy i zaprzeczymy temu, co ta Klimkówna dzieciom wygaduje. A jeden głupi więcej potrafi zaprzeczyć, niż 100 mądrych wytłumaczyć. No dałbyś już, Stefan, spokój. Ale jak to można tak człowieka napastować? Zamiast dziękować, że dzieci rozumu uczy, to... No masz, doczekała się zapłaty. Akurat koło dnia nauczyciela. Chodźmy, Józefka. Widać, że u Jabłońskich znalazł się adwokat. Znalazł się, znalazł. Adwokat. Zaraz musi być adwokat. Ale, Stefuś, słyszysz? A może by tak... No przecież lepiej iść wespół z gromadą. Powiedziałem, że nie podpiszę, to nie podpiszę i już. A jak trzeba będzie, to powiem, gdzie należy. I komu należy. Co ja o tym wszystkim myślę. Niech ludzie wiedzą. A wiedzą. I o nauczycielce, i o... No co? Co niby wiedzą? Nie była to u ciebie na imieninach. Nie prosiłeś to ją. Ojej, wielkie mi tam rzeczy. No, a bo to grzech. A wieczorkiem kiedyś nie wracali to oni razem, co? A co komu do tego? A na cmentarz zaduszki nie chodziłeś do niej? Tylko wy, Kozłowska, nie wtrącajcie nosa do mojego prosa. Nie wtrącajcie, bo zamiotło się obejrze, no. Ty mnie mietłą? Poczekaj, ja ci jeszcze pokażę, które pół dnia dłuższe. A coś ty, Tekla, lewą nogą z łóżka wstawasz, jak to? A ty, Józefka, co stoisz? Jakby cię, nie przymierzając, dojść mieli! Chodźmy stąd! Aż mi koszula przyległa do grzbietu. No wściekła baba z tej Kozłowskiej. Pies z nią tańcowa. O, Józefie święty. Napytaliśmy sobie wrogu, to napytali i za nic. Bo to. Tak to już jest na tym świecie. Jak nie ma baba kłopotu, to se prosiaka kupuje. Tak. No tak. A wy wszyscy to tak. I panu Bogu świeczkę i diablu ogarnę. Dzień dobry wszystkim domownikom. Dzień dobry. Jak cię widzimy w naszym domu, to zawsze coś tam ze świata. Siadaj, Wiktor. No. Dziękuję. No co tam słychać? No co żeś, Stefan, taki rozpalony, co? Nie. Na liścik mam. I to polecony, jakby się kto pytał, samego Lublina. A co tam ona pisze? Chyba sam ciekawy jestem, co młode panienki piszą. No ale co robić, tajemnica. Cudzych listów poczta nie czyta. Podpiszanie. Gdzie? Bo to na ciebie adresowane. Tu, masz to. Dobrze. Na tej karteczce się podpisz. Na tej karteczce, dobrze. Tak. A co te baby od was chciały, Stefan? No tak Kozłowska i Borkowa. No. Ze skargą przyszło, że... No co, nie słyszałeś, co to w Jeziolanach się wyprawia? Słyszałem. Panna Brońcia im przeszkadza. O te lekcje przyrody się rozeszło, co? No. I pewnie chciały, żebyś się ze swoim podpisem dołożył. A to trafiły jak kulą w plot. No rzeczywiście. Jakby nie wiedziała, do kogo trafić. Na wsi to tak jest. Jeden lapnie słówko, a drugi zaraz bajkę kleć. A to opowiadały baby, że nauczycielka niby panna Brońcia dzieciom tłumaczyła na lekcjach, że każdy jeden człowiek, a i kobieta też, nie są od Pana Boga z gliny ulepione, jeno, że ich małpa urodziła. Małpa urodziła. Słyszałeś ty o takich dziwach, Wiktorków? Co? No, tego mi się po pannie Brońci nie spodziewa. Jak to dziadek zapamiętał? Nie spodziewa. Że małpa człowieka urodziła. Mnie się widzi, Mateuszu, że nie jeden człowiek to i od prawdziwej świni pochodzi. O to. Tak. Nam to się może dziwne wydawać wiele rzeczy.
Dawniej ponoć ludzie się do księżyca modlili, a teraz na niego włażą. Co tam można wiedzieć, jak się nie ma nauki? Masz tu, Wiktorku, karteczkę, podpisałam już. A pójdę sobie teraz w kąt i poczytam, co też tam ta moja pisze. Poczekaj chwileczkę, poczekaj, coś wam powiem, tak przy rodzinie. No. Żeby nikt nie mówił, że plotki roznoszę. Oj, to. No gadaj, Wiktor. Mówiła mi matka Heni, tej, co jest z Jancią w Lublinie. No, no. Że ten kapral, co to na Zielone Świątki jeszcze tam kiedyś był w Jezioranach, odsłużył wojsko i jest teraz w Lublinie. No a co go tam zaniosło? Żebym to wiedział. Podobno przy Janci się kręci. Robotę w Lublinie sobie umówił, jak przy wojsku był. Aha. A co, Jancia o nim nic nie wspominała? No. Młodzi to mają swoje sekrety. No nie, Stefan? To tak. A takie miała niedobre przeczucia. Nie, no co się dzieje? Zapomniała to mama, jak panno była? O, Józefie Święty, rodzone dzieci kryją się przed matkami. Od obcych się człowiek dowiaduje. No to pójdę już. Trzeba jeszcze parę chałup oblecić, a blusko, że hej. No, a ty, Stefek, zajrzyj kiedyś do mnie. Pogadamy sobie. Dobrze. No, bywajcie, jabłońscy. No, z Panem Bogiem. Do widzenia. Bywajcie, bywajcie. Ojej. Że też człowiek ją z oczu spuścił. Ojej. No, dajcie, mama, ten list. To przeczytam go sobie. No, daj mu, Anielciu, daj. Niech odczyta. Na głos niech odczyta. Tylko nie zmyślaj. Czytaj, jak pisze. Och, dużo to ona tam nie napisała. Kochana mamo, dziadusiu i bracia rodzeni, piszę ten list do was już po pracy wieczorem. A w pierwszych słowach mojego listu pozdrawiam was wszystkich i o zdrowie pytam. Dobre dziecko, nie ma co mówić, dobre tam. Nie przerywałby ojciec. Pracuję, jakem już w kartce pisała, w barze mlecznym. Co? Za dojarkę jest, czy to? Nie, no, co czytaj. Dziękuję kochanemu dziadkowi za wszystkie przestrogi, bo w mieście dużo jest różności i dużo pokus. Ale są i trudności. Trudności, no. A Jancia myślała, że to raj, co? Oj, Boże. Tak. No ale dalej. Wszystkie pieniądze, co miała, dałam za komorne, a z reszty muszę przecie żyć. A życie droższe niż na wsi. Za wszystko trzeba płacić. A tu się zima zbliża, a ten mój stary płaszczyk jest marny. Będę musiała rozejrzeć się za jakoś jesionkę. Tak, no pewnie. No. Przecie to już ziompi na wsi i w mieście. Co prawda, to taki sprawunek kosztuje jakieś 900 do 1000 złotych. Ile? Ojej. Mam już coś takiego na oku, tylko z pieniędzmi u mnie na razie krucho. Gdybyście tak uskładali z czegoś tam i nadesłali mi przez pocztę 1000 złotych, to bym wam z wielkim podziękowaniem jak najprędzej oddała. Jeżeli mnie odmówicie, to z góry wam wszystkim dziękuję i z rączki mamy. Nie, jeżeli mi nie odmówicie, to z góry wam wszystkim dziękuję i rączki mamy. Dziadusia caluje i braci także po kolei wszystkich caluje, wasza Janka. I jeszcze raz dziadkowi dziękuję za to wszystko, co mi przed odjazdem radził. Dziadusiowa Jancia. Dziadusiowa Jancia. Dziadusiowa. No, jakie to dobre dziecko. No, jak to o wszystkim pamięta. Oj, tak. Dziadusiowa. Czuję moje serce, że Jancia. Że nie ma tam ona w tym Lublinie niebieskich migdałów. O, nie ma. Wybrała się dusza do raju. Tylko, że bez pieniędzy tam nie wpuszczają. No, a skąd my jej weźmiemy pieniędzy? No co tak na zawołanie? No, trzeba się będzie rozejrzeć. No, przecie jest parę
kogutów na zbyciu, no jaj się także trochę uskładało. Przecież za same suszone grzyby, no można wziąć za 400 zł. A pewnie, pewnie. No. Jak jest wielka ochota, to mur niższy od płata. Z tego grosz, z tamtego grosz i tak, no uskładało no, się. No pewnie. Czego miałoby się nie uskładać? Ale 1000 zł. Modny płaszczyk, wiem, ci się spodobał. Bo stary to już zły na miasto. A ja to psia krew od świtu do zmroku. Gumiaki na nogach, fufajka na grzbiecie i pies z kulawą nogą nawet o mnie nie pomyśli. I po kawiarniach nie chodzę. Obowiązany przy tej gospodarce jak lysek do buty. Ojej, ty zaraz wyciągasz wszystko, co masz w kieszeni, no. Uparłeś się tego cielaka sprzedać, no to go sprzedaj, no. Dołóż i kup se, co ci tam potrza. A o Jance godzi się całej rodzinie pomyśleć. Nie należy się jej. No przecie nie chce od nas darowizny. Jak się jej polepszy, toć pisze, no, odda. O to. No. Przecież słyszał. Co to głuchy jest? Nie, nie daj mi jej oddawanie niepotrzebne. A ta nasza Jancia to jakby z księżyca się urwała. No co, nie wie jak u nas z pieniędzmi? Jak jest jaki grosz, to mało dziur do zatkania? A opał na zimę to piesa, a święta także nie za górami, nie za lasami? Jej to łatwo napisać. A ja tu nie mam maszynki do robienia pieniędzy. A do samogonu, chwała Bogu, także jeszcze się nie zabrałem i pewnie się nie zabiorę. Niech sobie radzi, jak chce. Ja jej nie kazałem do miasta jechać. Stefek, o, miarkuj się. To nie po bratersku, a zresztą, co będziemy tak po próżnicy przelewać? No właśnie. No pewnie, jak przyjdzie Edek, zejdziemy się razem, pogadamy, poradzimy i coś tam przecie wymyślimy, no nie. Oj tak mi ja myślę. No. A ja mamie mówię, że nic nie wymyślimy. Grosza nie dam, bo nie mam i... No niech mama patrzy, o, moje kieszenie. Puste. Nawet dziury nie ma kto zaszyć. Ojej. O mój Boże, ale nam dziś dzień nastał. Tamte ze skargą, ten z żalami, a ty, matko, ta, kręć starą głową i łagódź. No to ja to widzę, że jak Mateusz kapsuł nie trząśnie, to nikt palcem nie ruszy. Tak. No, jak z dziadka taka kasa, to proszę, wolna droga. Oho, a widzisz go, ruszył rozumem jak koza ogonem. No pewnie, że pośle. No weź się, Stefan, do przebierania grochu. To się w rachowaniu wyćwiczysz. No, wiecie, mama? A ja zawsze mówiłem, że dziadek to tam masło edukaty. A nie mówiłem to? A cichaj, no. Jak ma, to nie twoje. Każdy stary, jaki taki grosz na swoją godzinę gromadzi. A ja tam nikomu do kufelka nie zaglądam. Ma dziadek jego sprawa. A chce Jance posłać? Proszę bardzo. Ja na to nie mam ani grosza. Teraz. No już w porządku. No dajmy spokój. Ale ta nasza Jancia to też umie w tych listach o dziadku pisać. Widzisz. A to się tata uwinęli. Jancia. Dziadka słodkie oczko. A żebyś wiedział, co mam, to jej użyczę. A ile to ojciec sobie uskładali? A, to zaraz się obejrzymy. Sekretów przed rodziną to ja nie mam, nie. Zrób mi, Anielcio, trochę miejsca o tutaj, na stole. Muszę to i owo wyjąć. To dukaty na samym dole, co? Gdzie są, to są, ale są. Ale ojciec, mają w
tym kuferku rupieci. Józefie święty. O, dla ciebie rupiecie, a dla mnie coś. Jednemu smakuje kasza, a drugiemu barszcz. A, to pewnie w tych papierzyskach dziadkowa kasa, co? Jak się zwał, tak się zwał. Byleby się dobrze miał. O. Wow, ale z tęchlizną czuć, czy je jakby... Zbutwiały te papierzyska, czy co? No, sypią się jak sieczka. Co sypie się jak sieczka? No, przecież był cały. O jakby kto nożyczkami pociął. No. Ludzie kochani, co się w tym domu wyprawia? Wszyscy śmierci, patrzcie. Ratujcie. Ratujcie, medyc. O Jezu. Usiądę se. Przecie to... A niech was wszystkich. Oto gdzie rozum, gdzie głowa. Z pieniędzy sieczka została. Bobki myśli. Jak to ścieli psie krwie, sumienia nie miały, żeby choć jedną setkę ostawiły. Setkę? Na rozpłód może, co? No, a ja tu grosz po groszu do chalupy ściągam i patrzcie, co się tu wyprawia. A ile to mieliście tych setek? Oj, Stefuś, no. Jak mieli ojciec, to swoje. Co nam do tego? A swoją drogą, żeby tak nie mieć oleju w tej starej głowie. A jeszcze we żniwa coś mi szeptało i szeptało. A zajrzyj tam. Szeptało. Do kuferka. No, no patrzcie tylko, żeby choć numerek został. No żebym to ja wiedział, że sęczek ze ścianki wypadnie, no to bym przez... To żebym to ja wiedział. No, żeby dziadek wiedział. Przez tę dziurkę po sęczku wlazły te raszta bigi i widzisz, aż żeby was kot w kumy prosił. Tak, kto ma pieniądze, ten musi mieć i rozum. Nie mógł to dziadek na poczty złożyć? Ano! Jak już ojciec nam wiary nie dawali, to trzeba było dać na pocztę. O, na jeszcze pocztę. By procent urósł. A tak to co? Na pocztę. Rublem przed pierwszą wojną składał i co z tego miał? No, przypomniał. Cara ciorty wzięli i za moje pieniądze nikt mi nawet nie powiedział, Panie Boże, zapłać. Oj, tak. Co się stało, no to się już nie odstanie. No, a nie da się coś z tego uratować? No, Stefek, no przecie Kania ma znajomych na poczcie. A mama to zawsze powie, ni w pięć, ni w dziewięć. Komu taka sieczka potrzebna? No mówię, że nawet jeden numerek na nich nie został. Tak guzik mnie to wszystko obchodzi. Prawdę ludzie mówią, że stary człowiek to jak dziecko. A tak bym składał i składał. No. Co czyściejszy papierek, tom go do kuferka. No myślę... Przydasz się. Jak nie rodzinie, to się mnie przydarzy staremu na puchu. No i przestałby już ojciec z tą litanią. No i widzi to, jak mnie ciężko los uraził. No co? No, będę musiał srebro ruszyć. No. A to ojciec i srebro mają? Aha. W garku pod jabłonko. Tylko nie wiadomo pod którą. A no, mam tu gdzieś w chałupie trochę tych kościuszków i parę tych z księdzem Kopernikiem. Będzie razem, no, będzie, ja wiem, ze dwie garście. O Józefie święty, dobrze, że choć tego myszy nie ruszyły. No to inny diabeł ruszy. Kto to widział, tak wszystko pod siebie i pod siebie, jak ten chomik? O, widzisz go. Do chomika już mnie przyrównuje. Tego mi się od wnuków doczekał. No. Tego mi się doczekał. Tego mi się doczekał.